Starostwo powiatu wałbrzyskiego, mimo tego, że nadzór nad szkołami ponadgimnazjalnymi znajdującymi się w obrębie miasta Wałbrzycha będzie sprawowało tylko do końca 2012 roku, nadal wyposaża te szkoły w wysokiej klasy sprzęt edukacyjny. Dzieje się tak, ponieważ starostwo podpisało umowę partnerską jeszcze w 2009 roku z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu. Celem projektu jest unowocześnienie systemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach oraz 9 powiatach oraz doposażenia ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Z radością informujemy, że w naszych szkołach prowadzonych przez powiat wałbrzyski, w szkołach zawodowych jest już sprzęt o wartości blisko 5 milionów złotych. Powiat wałbrzyski jest jednym z 9 powiatów, jaki jest beneficjentem dużego projektu realizowanego na terenie Dolnego Śląska. Ogólnie sprzęt, jaki trafi do szkół zawodowych, będzie opiewał na kwotę blisko 7 milionów. W tym roku trafi już za 5 milionów do zespołu szkół numer 5, do zespołu szkół numer 8 energetyk oraz do zespołu szkół numer 7. Wyposażenie tych pracowni do kształcenia zawodowego pozwoli na to, aby uczniowie w takich warunkach, jakie znajdują się u przyszłych pracodawców, mogli kształcić swoje umiejętności. Z wypowiedzi dyrektorów wiemy, że nie tylko młodzieży się ten sprzęt podoba, również pracodawcy działający na lokalnym rynku pracy przychodzą, podpytują i patrzą, ponieważ okazuje się, że ten sprzęt niekiedy jest jeszcze lepszy niż ten, który posiadają u siebie. Doskonale wyposażone pracownie w wałbrzyskich szkołach to zasługa władz powiatu wałbrzyskiego. Niejedna osoba chciałaby zadać pytanie, dlaczego starostwo przekazuje fundusze na placówki, które od stycznia 2013 roku nie będą już pod ich nadzorem. Dla nas liczy się uczeń, nie to, gdzie później będzie należała szkoła. My ten projekt realizujemy już od kilku lat i tutaj jakby docelową osobą, docelową grupą są uczniowie. Stąd zależy nam, aby ten projekt był też realizowany w przyszłym roku. Tak jak mówię, blisko 7 milionów, 5 milionów w tej chwili już zostało zainwestowane. Pieniądze pochodzą w części z Unii Europejskiej, w części z budżetu województwa dolnośląskiego, a w części także i z naszego budżetu powiatu wałbrzyskiego. Wartość całego projektu to ponad 65 milionów złotych, w tym dla powiatu wałbrzyskiego przypadło blisko 7 milionów złotych. Uczestnikami projektu były zespoły szkół numer 5 i 7 oraz zespół szkół techniczno-budowlanych i zespół szkół politechnicznych energetyk. Wszystkie placówki mieszczą się w Wałbrzychu. Tylko w 2012 roku szkoły otrzymały sprzęt o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych. Natomiast na 2013 rok koszt przewidywanych dostaw to ponad 1,5 miliona złotych.